Trzeba wrócić do podstaw i zabrać się do pracy. Od 2 godzin chodzimy i nie wiemy, gdzie jesteśmy. Krzyk. No? Wiesz, co to jest po łacinie? Erektor spinale. Dobra, ładujemy. To jest niebezpieczne jeździć ze śniegiem. A zgarną wszystko! Wszystko! Minus 6, no patrz, widzę, zobacz. To jest ten termometr, który nikt nie wie, gdzie jest. Chodź tu. Co? Nie mam żartu. Nie. Wow, elegancko. Słuchajcie, przyjechaliśmy sobie do naszego zaprzyjaźnionego Ojrzanowa. To jest miejscóweczka, gdzie robimy kempy co roku od 3 lat. I w tym roku mam nadzieję też będzie. Ale nie przyjechaliśmy planować kempa, dlatego stwierdziliśmy, że musimy się troszeczkę oderwać od czynności na codziennego. Jest weekendzik i przyjechaliśmy stricte pomyśleć nad neuroklubem, tak? Dobra, przejrzyjmy, co wczoraj zrobiliśmy. Zimno, jest kaptur. Maksymalnie minus 4 stopnie. Ja mam kaptur, to jest mi ciepło. Idziemy do lasu, ja mam bo... mam t-shircik pod spodem, fajny. Kminimy sobie nad filmem, który będzie rozpoczynał sprzedaż neuroklubu. No i wiadomo, trzeba go zrobić porządnie. A w tym filmie, no nie wiem, ja bym chciał postawić na autentyczność i po prostu na powiedzenie historii, jak to wyglądało na studiach, jak wygląda na studiach dalej, jak wygląda na studiach dalej, jakie są problemy z praktykami. I że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, jest bardzo ważne, tak? Nie oglądać się na kolegów, którzy nic nie robią i są lamusami. Tak, dlatego jakby przyjechaliśmy tutaj, żeby zrobić to po prostu porządnie, żeby zrobić to inaczej. No są ciekawe jest to, że jakby pracujemy w cyklach mniej więcej 20-minutowych, później jest przerwa na kawę, a teraz jest przerwa na spacer do lasu. Jest też pomysł, żeby o zachodzie słońca pójść morsować. Ja nie idę, bo jest za zimno. Ale może pójdzie wieczorem. Pójdzie. Zobaczycie, że zaraz pójdzie. No nie wiem. Nawet mikrofon ma futerko. Nie widać tego, ale ma futerko. Jak to na twoich praktykach wyglądało? Jak wrażenia z praktyk lata temu? Laser, pole, cryo, repeat. Co byś doradził komuś, kto teraz napierdziela praktyki i nic jakiegoś. I jest taki załamany, no bo mówiłeś, że w sumie miałeś taki pomysł, żeby to rzucić, nie? Przez chwilę tak było. Trochę te praktyki się do tego przyczyniły. No myślę, że najlepiej to znaleźć sobie takie praktyki, żeby były po prostu fajne. A jeśli nie da się znaleźć fajnych, to zrobić je po najmniejszej linii oporu i raczej postarać się po prostu oswoić się po prostu z pracą z pacjentami, a nie skupiać się na tym, czy ten laser robi się 3 minuty, czy 4, bo to nie ma znaczenia. Sednem jest to, żeby coś robić, że jak jest się na tych studiach z fizjoterapii, no to nie ma co oczekiwać, że dobra, skończę studia, w ogóle idę do pracy, jest zajebiście, robię hajs, pomagam ludziom. No tak to nie wygląda. Straszne pierdoły się robi na tych praktykach z tego, co ja słyszę od Patryka Maćka, no i też trochę tych studentów fizjoterapii poznałem. Opowiedz o swoich praktykach. Ja jak miałem praktyki w technikum, to no, robiłem je u brata. No i kazał mi płot malować. Jebany. No więc taki jest sens tego wyjazdu. Jakby główkujemy się nad tym, jak przekazać coś, co jest nie jest zbyt trudne. Się sama myśl jest prosta, że można inaczej, można robić jakieś fajne rzeczy na studiach i wyjść z tego obronną ręką. Ale po prostu przekazać to tak, żeby dotarło do ludzi, no jest już o wiele trudniejsze. I wymaga zastanowienia się, dlatego cały dzień dzisiaj piszemy scenariusz. Mieliśmy w ogóle taką wizję w pierwszej edycji Neuroklubu i tak będziemy ciągnąć to dalej, no bo fajnie byłoby, gdyby na przykład takich osób, które jakoś są zaangażowane w promocję profilaktyki, w promocję w ogóle tego, co ci może dać praca z fajnym terapeutą i tak dalej, no była ciągnięta nie tylko przez nieliczne osoby w naszej branży, tylko żeby robiły to naprawdę
no cała masa osób, tak? No. Więc teoretycznie chcieliśmy wytworzyć takich więcej osób jak my. No to no dużo mówić, no nie? Bo też docelowo to nakręca nasz biznes. Znaczy na tym zyskują wszyscy, dlatego że tak po pierwsze zyskują pacjenci, bo się okazuje, że nie muszą czekać gdzieś tam w kolejkach do lekarza ortopedy, bo się okazuje, że ich problem jest taki, że spokojnie fizjoterapeuta to ogarnie, tak? Nawet lepiej, co to dużo mówić. Dwa, zyskują oczywiście fizjoterapeuci, bo mają tych pacjentów więcej. Trzy, zyskują osoby, które szkolą fizjoterapeutów, dlatego że no, mają wiedzę, którą są w stanie przekazać, dzięki czemu ich pacjenci będą potraktowani bardziej holistycznie, bardziej kompleksowo. Więc de facto jest win-win-win. Ej, fajnie, że jest zima w Polsce, nie? Ja się czuję jak na jakiejś Syberii po prostu. Jakiej Syberii? No, bez przesady jest. O czym ty mówisz? Jest chłodno po prostu. Godzin chodzimy i nie wiemy, gdzie jesteśmy. Wyszliśmy na 40 minut spacer. Krzysztof w ogóle chce zrobić taki, wiecie, klimat syberyjski tutaj, ale mu się nie udaje, bo to ja chodzę w bluzie i nie jest aż tak dziwne, jest 4 stopnie, bo może odczuwa... Minus 6! Minus 6, może odczuwa nas minus 10, ale... Kiciuś. Okej. Koleżko. W ogóle było mi zimno w tym dworze, to nieprawda. Po prostu piję herbatę z miodem, z cynamonem. Teraz wracamy do roboty. A ten obraz jest taki szary, bo po prostu obiektyw zaparował. Tak jest. Weź go wytrzyj. Tam jest chusteczka, zobacz, którą używam do swojego... Ale fajnie to wygląda. Jakby była mgła. Jesteśmy w środku. To morsowanie przy tych warunkach, co się dzieje z tyłu? Tak, no szczęście moim zdaniem to jest jeszcze za ciepło. Trzeba poczekać trochę. Ten wiatr jest taki... Niespecjalnie intensywny, a dobrze wiemy, że najfajniejsze uczucia daje wychodzenie z zimnej wody, kiedy właśnie jest taka mega zamieć. A co później robimy? Jaki jest plan? Gdzie spierdalamy później? Tylko tam. I co robimy dalej? Wycieramy oddychamy, i spierdalamy od razu tam. Nie, wycieramy się i oddychamy. Nie, ja dożyjemy się. Ja spierdalam, to się robi. Oddychamy, to będzie dobrze, gitara, uwierzcie mi. No to dawaj. Ej, nawet nie. Weź tam to lata. Zimno było? Nie, zimno co ty. Krótko, nawet nie jest mi chłodno. Także jutro siedzę dłużej, dużo dłużej. Jutro się zaszło, co będzie mi zimno, żeby wyjść. A dzisiaj było fajnie i nie wiem, po co wyszedłem. Dużo czasu dzisiaj było poświęcone na ten scenariusz i tak on nie jest taki jakby scenariuszowy. Troszkę spisanych przemyśleń i po prostu, że jest późno, to trzeba coś nagrać. No i wyrzeźbić, no czasami tak jest, że tak jak ty odgrzebywałeś rozmowy z 2014 roku z Patrykiem. Pierwsze, cześć. Cześć Maciek. Cześć Maciek. Skąd się nazywam? W sumie byliśmy 7 lat prawie młodsi, tak, 7 lat. Takie same porąbane pomysły mieliśmy. Czy się sprzęt? W naszej branży mamy więcej sprzętu. Tylko historia. Niewielka decyzja związana z tym, że stworzyliśmy kanał na YouTubie i na social media spowodowała, że po prostu wjechaliśmy w świat terapii. Poznaliśmy masę osób, które do tej pory mnie inspirują. Zrzuciliśmy materiał na timeline, żeby sobie ogarnąć kwestie, które już były wczoraj powiedziane i nagrywamy teraz do tego resztę narracji, taki system produkcyjny, łączymy postprodukcję z produkcją, jak się z tym wszystkim czujesz? A znaczy w ogóle fajnie, że po prostu mamy czas, żeby wyjechać na 2 dni, żeby zrobić po prostu jeden projekt, to jest mega spoko, to jest coś, czego mi kiedyś brakowało, a teraz okazuje się, że 2021 pozwala na to. Sowa? Okej. Okay. Sobotka, na zewnątrz, do nagrania. Stwierdziłem, że nie po to się uczę 3 lata. My nie mieliśmy, to jest inside. Krzysiek, no? Wiesz co to jest po łacinie erector spinae? Nie. Jednego trenera się zrobił, jak to jest taki studio, że tu nie ma nic, a potem wszystko jest.
Jeden to jest taka kwintesencja fizjoterapii, dlatego że mamy odpowiednio dużo czasu, żeby móc pacjenta dobrze zbadać, żeby znaleźć źródło jego problemu. Mamy scenariusz? Nie. Czekaj, ale już mniej więcej wiem. Tak, że jak się zapyta ludzi, czy fajnie jest być fizjo, to jedni mówią, że zajebiście, a drudzy, że jakiś mały koziołek? Ej, ty! Gdzie do owcy? Jakie maleństwo! A, bo to jest obiad. Jagnię. Jagnię. I ma wesoły ogonek. Wygląda z daleka jak pies. Ale teraz skończymy nagrywać. Jeszcze sobie usiądziemy na chwilę, spiszemy sobie taki ładny algorytm wrzucania materiałów i rozpiszemy sobie troszeczkę dokładniej 6 kroków budowania swojej pięknej, wymarzonej bazy pacjentów i będzie cudo. Teraz jest pytanko, czy sabot pali? Odstrzała! Ależ, nie ma problemu najmniejszego. Patrz. No i jakby historia znowu się kończy na Kleszczowej, bo odwiedziliśmy sprzęt. Także dojechaliśmy do ostatniego etapu podróży, pod mój dom. Dużo zrobiliśmy, dużo nagraliśmy materiału. Materiału, który pojawi się w czwartek, pierwszy dzień sprzedaży Neuroklubu. Warto powiedzieć, że fajnie i na pewno inaczej, dlatego że no powiedzmy, wykorzystaliśmy sporo czasu na to, żeby ustalić sobie całą wizję, jak to ma wyglądać cały ten Neuroklub właśnie w tej edycji, no i stworzyć materiał, tak? Najczęściej było tak, że czasami robiliśmy coś, wiesz, jakby w międzyczasie, czyli pomiędzy pacjentami, szkoleniami i tak dalej, szukaliśmy trochę przestrzeni, miejsca, żeby coś zrobić, a tutaj po prostu zabraliśmy, odcięliśmy się od innych informacji i zaczęliśmy po prostu robić te materiały, także na duży plus, jeśli chodzi o produkcję. No tak, no żeby to było konkretniej, żeby był fokus po prostu na jednym projekcie, a nie żeby się rozpraszać cały czas. A po prostu zmiana otoczenia poprawiła chyba trochę produktywność. No jednocześnie dodatkowo sobie można było pomorsować, więc mega spoko. Tak, więc trochę był też czas na chill, co jest bardzo ważne w pracy, żeby było taka równowaga pomiędzy odpoczynkiem a zapierdzielaniem. No i tyle.